derby to były zawodami takimi, gdzie był to ta adrenalina nasza podchodziła bardzo do góry. No, podchodziliśmy jak do każdego meczu. Przygotowali z tym, że po meczu, przed meczem powiedzmy derbowym, który się rozgrywał, czy ewentualnie na wyjeździe, czy na stadionie UKS-u. No, już ten tydzień, który zbliżał się olbrzymimi krokami do meczu derbowego, stwarzał to, że ta adrenalina z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz bardziej rosła i po prostu no, każdy się mobilizował i starał się grać na jak najwyższym poziomie swoim i po prostu chciał doprowadzić, żeby ten zespół, w który się gra, ukochany, żeby odniósł zwycięstwo i to prześwitywało nam na boisku, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, te derby, muszę powiedzieć, że odbywały się w naprawdę sportowej walce, o której decydowało boisko, nie żadne inne niuanse i po prostu no, wielkiej, wspaniałej atmosferze sportowej, piłkarskiej. Pierwsze moje derby rozegrane przeciwko drużynie Widzewa w 76 roku, gdzie Widzew awansował do ekstraklasy. Pierwszy mecz przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 1-0. Następnie przyjechał tutaj na Łódzki Klub Sportowy, gdzie rozegraliśmy te pierwsze derby, tak jak powiedziałem. No na pewno wspaniała atmosfera, pełen komplet publiczności. Wspaniałe obydwie drużyny, duże nazwiska. No ale niestety mecz ten zakończył się naszą porażką 2-1, mimo tego, że rozegraliśmy niezłe spotkanie, prowadziliśmy 1-0 po bramce strzelonej przez Jasia Mszycę, świętej pamięci. Natomiast w drugiej połowie niestety dostaliśmy dwie bramki ze strony Widzewa, strzelone przez Tadeusza Błachnę, pierwszą, drugą rzut karny, po rzucie karnym, gdzie słynne opowieści, gdzie Tadziu założył się z naszym bramkarzem Jankiem Tomaszewskim o to, że mu strzeli. Tomek powiedział, że nie, no ale niestety padła bramka i mecz zakończył się 2-1 przegraną naszą. Wydaje mi się, że przy wszystkich derbach, które, a miałem ich sporo, gdzie rozegrałem tych meczy, podchodziliśmy tak samo. To było święto, wielkie święto Łodzi, gdzie grało się o prymat mistrza Łodzi, powiedzmy, takiego małego mistrza Łodzi, gdzie wygrywając każdy mecz derbowy, miało się spokój w Łodzi na pół roku, do następnych derbów. Także tutaj na pewno, zresztą nie tylko ja, ale również pozostali, tak mi się wydaje, że pozostali koledzy, którzy brali udział w tych derbach, zarówno z UKS-u, jak i z Widzewa, podchodzili ambicjonalnie do tego, chociaż mecz meczem jest nierówny. Wychodziliśmy na boisko jako przeciwnicy, a później po zakończeniu meczu byliśmy normalnymi kolegami, szliśmy sobie na to, żeby porozmawiać, na piwo i nie było żadnych animozji pomiędzy nami. Także tutaj były to wielkie, wielkie, wspaniałe święto całej Łodzi, całej piłkarskiej Łodzi. No na pewno te, które były zwycięskie. No. Tak jak powiedziałem, derby to jest coś niezapomnianego, tak jak mecze derbowe Krakowa czy Legii, to było wielkie święto tych miast, tych drużyn, które brały w tym udział. Także tutaj każdy mecz był świętem dla mnie i wielkim wydarzeniem w życiu moim i w życiu całego miasta i każdego klubu. Wydaje mi się, że tutaj ciężko wyróżniać, które były najbardziej jakieś takie fascynujące, czy coś w tym rodzaju. No każde derby, tak jak już powiedziałem wcześniej, to było wielkie święto i do tego się nie trzeba było przygotowywać, bo każdy z nas przeżywał na swój sposób. Chcieliśmy wyjść z tych meczy zwycięsko, także tutaj no trudno wyróżniać w ogóle jakokolwiek derby. No, to było, tak jak powiedziałem, wielkie, wielkie święto każdych drużyn i wielkie święto Łodzi.
najważniejsze, najbardziej może takie, gdzie do tej pory już kilkakrotnie udzielałem wywiadów, czy w Przeglądzie, czy w pisanym książce, w pisanej książce przez Romana Kołtynia, gdzie były tu derby rozgrywane na stadionie, na starym stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego przeciwko Widzewowi. Gdzie pamiętam, jak dzisiaj wracaliśmy, ponieważ studiowaliśmy ze Zbyszkiem Bońkiem na WF-ie. Wracaliśmy z Warszawy, no i mecz odbywał się w Łodzi. Przyjechaliśmy tam 2 godziny przed meczem. Ustaliliśmy sobie z Zbyszkiem, że się nie faulujemy, nie kopiemy. No i taka śmieszna, no śmieszna, dla Zbyszka może to była śmieszna, dla mnie nie, no bo gra mu się bije na stadionie, na własnym stadionie. I Zbyszek wyrzucił mnie w chorągiewkę rożną i zaczął się śmiać. No, znając mój charakter, no to jak ruszyłem do niego, no i w słowach, nie będę których wymieniał, wypowiedziałem się: pamiętaj, że jeszcze raz, to teraz ja, już jak ja zrobię to, co ty zrobiłeś, to na pewno nie dokończysz meczu. No ale zakończyło się to wszystko sympatycznie i po meczu podaliśmy sobie ręce i nie było żadnych problemów. Tak jak powiedziałeś, no w tych czasach, gdy awansował Widzew do Ekstraklasy, ja uczestniczyłem w tych meczach derbowych, to w drużynie UKS-u było gro, większość właściwie zawodników związanych z Łodzią, wychowankowi UKS-u, Łódzkiego Klubu Sportowego. I ci zawodnicy, którzy przychodzili, również brali udział w meczach derbowych, nie łódzkich, ale w drużynach, skąd przychodzili. Także tutaj ta atmosfera, no na pewno, ponieważ nas było więcej w UKS-ie wychowanków, to również im się udzielała ta atmosfera i tak samo przeżywali jak i my. No, bo mimo wszystko ci, którzy byli tutaj, zawodnicy, którzy grali spoza Łodzi, to byli związani przez długie, długie lata z Łódzkim Klubem Sportowym i z Łodzią. Także ta atmosfera udzieliła się po prostu tak jak wszystkim. No. No na pewno tu mogę, chociaż mam niezłą pamięć, ale wspominam wspaniałe derby rozegrane na stadionie Widzewa, gdzie wygraliśmy po bramce strzelonej przez Marcina Danielicza 1-0 z Widzerem, który był wtedy faworytem tego meczu. No ale rzeczywistość się okazała inna i wracaliśmy po prostu no, w znakomitym nastroju do swoich domów na stadion Łódzkiego Klubu Sportowego po meczu z Widzewem. No cóż można powiedzieć, serce podchodziło do gardła, widząc wspaniałą publiczność, 30 tysięcy ludzi, znakomity doping, tak jak powiedzmy występy w reprezentacji Polski na słynnym stadionie Chorzowskim, gdzie było 100, 110 tysięcy ludzi, także no niezapomniana historia, niezapomniane wspomnienia, no i niestety łezka wokół się kręciła. Za dużo tych meczów derbowych w ostatnim okresie nie było, ale wydaje mi się, że chyba ten ostatni mecz na Widzewie, gdzie no pierwsza połowa znakomita, wykonanie UKS-u, prowadzenie 2-0, chyba jak się nie mylę, 2-0. Bardzo dobra gra, tak jak powiedziałem, łódzkiej drużyny, znaczy Łódzkiego Klubu Sportowego, bo były dwie łódzkie. Później troszeczkę no, bramka dla Widzewa, wkradło się dużo nerwowości. Nie będę się wypowiadał na temat tego, co tam stało się, jakie zmiany i tak dalej, ale na pewno tu gdzieś popełnił łódzki zespół, łódzki klub sportowy popełnił błąd, bo wydawało mi się, że po pierwszej połowie wygrano miał w kieszeni, a druga połowa no, po prostu okazała się taka, że no niestety zakończyło się to remisem, chociaż gdyby było troszeczkę więcej szczęścia, to ostatnia sytuacja, jak dobrze pamiętam, Pirulo i znakomita obrona bramkarza, to wynik by zakończył się wynikiem 3-2. Także tu uważam, że to chyba były jedne z lepszych derbów wykonania UKS-u i bardzo emocjonujących w ogóle. No na pewno te mecze, zresztą wszystkie mecze, mimo tego, że lat się ma tyle, ile ma i tego nikt nie odbierze,
Ale wszystkie mecze, szczególnie tutaj rozgrywane te mecze derbowe na UKS-ie czy na Widzewie, no pozostają w pamięci długie i na pewno będą do końca życia. Także tutaj, jeżeli ja muszę powiedzieć, że ktoś, kto czasami wspomni o jakichś meczach i jak gdybym podpowie, a mi się włączy taśma w głowie, to i potem fakty jakieś, które z tego meczu, to przypominam sobie i potem się ktoś, to z kimś rozmawiam, to mówi, jak ty dobrze pamiętasz takie pewne rzeczy tak w meczu i tak dalej, mecze. Także na pewno to pozostaje w pamięci i będzie. No i chciałbym przeżywać to jak najwięcej. No i zbliża się najbliższy mecz, także tutaj będziemy chcieli oglądać wspaniałe widowisko. Obydwie drużyny praktycznie startują do tego meczu marząc o jednym celu, o zwycięstwie. Bo wiadomo, że Widzew na dzień dzisiejszy no, stracił pozycję wicelidera. Gra o to, żeby znaleźć się w grupie barażowej. To prawdopodobnie jest najbardziej realne. Natomiast no, mój klub, w którym się wychowałem, no, musi zrobić wszystko, żeby to miejsce zdobyć i zachować. I żeby grać w tych meczach barażowych. Na pewno będzie to bardzo ciężki pojedynek. I po prostu niech zwycięży lepszy. No. Przede wszystkim, żeby ten mecz odbywał się w wspaniałej atmosferze walki. W wspaniałej atmosferze na trybunach. Bo wierzymy w to, że będzie komplet widzów. I tutaj no... Serce mówi, żeby wygrał UKS, no, ale jak będzie, to niech pokaże boisko. Tak jak powiedziałem, żeby to odbyło się w atmosferze wielkiego święta piłkarskiej Łodzi, piłkarskich wspaniałych dwóch drużyn, na co pokaże czas to, co muszą pokazać nam zawodnicy obydwóch drużyn, żeby stworzyli wspaniałe zawody, wspaniałe widowisko, które będzie i pozostanie nie tylko łódzkich, ale kibiców całej Polski. No mi się wydaje, że po prostu UKS będzie zmuszony do tego, żeby od samego początku narzucić swój styl gry i po prostu pokazać, kto rządzi tutaj na boisku. No na pewno Widzew będzie w tej sytuacji troszeczkę, że zobaczy, na co będzie stać UKS i co UKS w tym dniu potrafi, ale no trudno będzie mówić, no bo tak samo w tym meczu derbowym, o którym mówiłem, gdzie UKS pojechał na Widzew, wprowadził 2-0, też niezbyt dużo ludzi dawało przewagę UKS-owi, że UKS wygra. No, rzeczywistość pokazała, że no, rozpoczął znakomicie, prowadził 2-0. I tak samo może być tutaj. No, odrobina szczęścia, odrobina dnia i tak dalej będzie decydowało o tym, który zespół wygra. No. Chociaż dużo bramek nie strzelamy, no liczę, że 1-0 wygra UKS.